Radio Polonia. Dla was gra. Nie mogą porównać do Folkloramy. A my nawet będziemy mieli te zakodowane to w Guinness Book of World Records. Jako najdłuższy, który trwa i, najbogatszy festiwal w takim pawilion Warszawa.
to już trwa 39 lat. My od samego początku zaczęliśmy tylko jeden rok. Bardzo dobre jedzenie, tradycyjne. Towarzyszenie Polskich Kombatantów. Oni są nasi główni sponsorzy. Bez nich my by tego nie mieliśmy. Oni po prostu podarowali dla nas ten miejsce, żeby ten pawilon i to, żeby trzymać tradycję, pokazać dla innych, co jako Polacy mamy taką bogatą kulturę. Chcemy to, żeby to trwało na pokolenia. Jak my tego nie będziemy dbać o tym, to po prostu przez parę pokoleń to już może się rozcieńczyć i może nawet nie istnieć w takiej formie, tak jak jest. I to próbujemy, żeby to ciągle my mogliśmy pokazać dla innych jako nasza kraja. Widzę, jak dzieci rosną w to, widzę, jak rodziny to po prostu zachęca innych, żeby brali udział w popularnych folkloru i inni ludzie też, którzy nie znają polskiej kultury. Miałam 6 lat, to w sumie tańczyłam może 23 lata, potem poszłam na emeryturę i jeszcze chciałam, bardzo pokochałam się w polską kulturze i chciałam jeszcze coś zrobić, no to zostałam jako instruktorką, najpierw uczyłam 4 klasę, a teraz uczę tylko jeden rok, zaczęłam w zeszłym roku uczyć Junior Iskra, w sumie uczę już około 6 lat. Ja myślę, że Iskry mamy w Winnipeg, jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy taki zespół, który naprawdę, jak się mówi po angielsku, the true their name, oni są Iskry po angielsku transport. Rzeczywiście są. I bardzo kochają taniec, bardzo kochają polskiego pochodzenia, swoją kulturę, śpiewy i tak. To są bardzo żywe w tym roku, chociaż ja myślę, że od 40 lat grupy już istnieje więcej niż 40 lat, ale widać, że naprawdę teraz są jako nie tylko amatorzy, ale mniej więcej to też ludzie, którzy przychodzą na posłanie co roku, on coś im tu przyciąga. Ja myślę, że to jest ta miłość tańca albo polską kulturę i ludzie czasami myślą, że nie potrafią tańczyć, ale jak przyjdą do nas, to widzą ta duma, że istnieje, że ta miłość polskiej kultury, to jesteśmy jakimi i bardzo to lubimy robić i wszyscy mogą myśleć, że jesteśmy też szczęśliwi, że polska kultura pozostanie w sposób szczególny jest bardzo interesująca. No jesteśmy, mamy, polska kultura jest bardzo bogata i nawet od jednej wioski do drugiego tańce się rozróżniają i to ja myślę, że jesteśmy bardzo szczęśliwi, że mamy coś pokazać i to właśnie interesuje mnie. Our entertainment chairperson, Trisha Kova. Radio Polonia dla was gra.